W długich, ponurych, ciemnych tunelach razem z pasażerami podróżują szczury. Ludzie są przemoczeni do suchej nitki, bo z każdej szczeliny kapie woda, a powietrze zatrute jest gazem wydobywającym się z wnętrza ziemi. Pisał The Times w październiku 1869 roku, 6 lat po uruchomieniu pierwszej linii londyńskiej kolejki podziemnej, czyli pierwszego metra w dziejach. Prasa była wyjątkowo zgodna. Inwestycja ta nie ma szans się zwrócić, bo nikt nie będzie chciał podróżować w ten sposób. Ale po roku od powstania metro, nazywane w Londynie The Tube, przewoziło 40 milionów pasażerów rocznie i okazało się ratunkiem dla straszliwie zatłoczonego miasta. Niezwykłą ideę zejścia z transportem miejskim pod ziemię forsował od lat 50. XIX wieku prawnik Charles Pearson. Izba Gmin zatwierdziła jego pomysł budowy kolejki w 1853 roku, a 7 lat później spółka Metropolitan Railway Company przystąpiła do pracy. Pierwsza linia Metropolitan Line połączyła stacje kolejowe Paddington, King's Cross i Euston z Farringdon w City. Już pierwszego dnia, a był to 10 stycznia 1863 roku, przewiozła 30 tysięcy pasażerów. W 1874 roku, zaledwie parę metrów pod Tamizą, przeprowadzono drugą linię o nazwie District Line, a 10 lat później Londyńczycy otrzymali trzecią, Circle Line, która okrąża miasto. Londyn ma dobre warunki geologiczne do budowy tuneli. Przez gliniaste podłoże łatwo się przekopać. Niemniej zdarzało się, że tunele zalewała woda, a nie wszystkim robotnikom udawało się uciec na czas. Pojawiały się też inne problemy. Na 200 lat przed rozpoczęciem budowy metra, w 1665 roku, miasto dotknęła plaga dżumy, która pozbawiła życia 1/3 mieszkańców miasta. Legendy mówią też, że w metrze londyńskim oprócz ofiar dżumy straszy duch popularnego w czasach wiktoriańskich aktora Williama Terrisa, który przy Covent Garden miał ulubioną piekarnię i najwyraźniej nadal jej szukał, choć sklep zlikwidowano w czasie budowy metra. Nazwę The Underground oraz słynne logo zaprojektował w 1913 roku Edward Johnston, nazwany ojcem nowożytnej kaligrafii, który do rysowania liter używał szeroko przyciętego gęsiego pióra. 20 lat później powstał najsłynniejszy plan metra. Zaznaczone na niej linie nie oddają rzeczywistych tras, ale są na tyle czytelne, że Londyńczycy nigdy nie pozwolili zmienić projektu. Mapę zaprojektował Harry C. Beck. Zdobyła ona drugie miejsce w plebiscycie BBC na najlepszy brytyjski projekt graficzny XX wieku. Podczas I wojny światowej metro służyło tysiącom Londyńczyków jako schron przeciwlotniczy. W latach 40., gdy Luftwaffe rozpoczęła bombardowanie Londynu, co noc do tuneli metra schodzili ludzie szukając schronienia przed bombami. Z początku ich nie wpuszczano, ale po ciężkim bombardowaniu East Endu władze zgodziły się, by metro stało się schronem przeciwlotniczym. Podróżujący metrem codziennie usłyszą ten sam komunikat dotyczący bezpieczeństwa – mind the gap, czyli uważaj na odstęp. Pociągi przystosowane do jazdy w głębokich tunelach były węższe od tych, które jeździły na pierwszych liniach, bliżej powierzchni. W niektórych przypadkach między wagonem a peronem tworzyła się więc niebezpieczna dla pasażerów luka. Dlatego w 1968 roku nagrano ostrzeżenie dla podróżnych. Tego zdania wysłuchała też królowa Elżbieta II, otwierając uroczyście Victoria Line, pierwszą linię w pełni zautomatyzowaną. Elżbieta II była jak dotąd jedyną koronowaną głową, która jechała metrem. Po 150 latach od położenia pierwszej linii metra, londyńską kolejką podróżuje ponad 1 miliard pasażerów rocznie, 3 miliony dziennie. Mają do wyboru 12 linii, z których większość poprowadzono na powierzchni. Odcinki podziemne biegną głównie pod centrum Londynu.